Witamy wszystkich ponownie. Porozmawiamy sobie dzisiaj o kwestiach związanych ze Szwajcarią, bo Szwajcaria oczywiście jako dziecko, jak byłem, to za komuny oglądałem Wabank. Mi się zawsze marzyło, żeby przejść się tą ulicą w Curychu, gdzieś tam zobaczyć te banki, jezioro curyskie i tak dalej. No potem moje marzenia się spełniły, bo pojechałem, studiowałem w Szwajcarii, no ale wróciłem do Polski. Tymczasem Agnieszka, wyjechałaś akurat do Szwajcarii, także mamy też jakieś takie porównania tych z dwóch stron, tak to nazwijmy. Natomiast ja chciałem się powiedzieć taką jedną rzecz, że znalazłem niedawno taki dosyć ciekawy artykuł, na którym jest powiedziane 9 powodów, dla których nie warto przeprowadzać się do Szwajcarii, nie? I chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali już może nie to na zasadzie krytykowania czy nie krytykowania, bo to nie o to chodzi, każde państwo i każda mentalność jest inna. Bardziej chodzi mi o takie porównanie, bo odpowiedź znajdzie sobie na pewno każdy sam na to odpowiedź na to pytanie, czy warto się przeprowadzać przykładowo do Szwajcarii, czy nie warto się przeprowadzać do Szwajcarii. Po pierwsze, pytanie, pierwszy punkt, który niektórzy twierdzą, że nie warto tam się przeprowadzać, to z uwagi, że tam jest wszystko po prostu drogo, bo Szwajcaria jest jednym z najdroższych krajów świata. No oczywiście można podawać nieskończoną liczbę argumentów, że jest drogo, ale też się dobrze zarabia w sumie. No ale jakoś tam trzeba na przykład kombinować, bo no, dosyć drogo jest tam kwestia, wygląda kwestia życia. Jakie jest twoje przykładowo zdanie na ten temat? Bo mam wrażenie, że nie słyszałam początku pytania, ale nie szkodzi, bo tam się zawiesiło na chwilę, ale mówisz tutaj kwestię, jeżeli chodzi o finanse. No, ja widzę niestety taką przykrą analogię, że ceny w Polsce poszły tak niesamowicie w górę, chociażby jedzenia, że tutaj jak jedzenie jest na przecenie minus 50%, to powiedzmy jest porównywalnie w tym momencie. Oczywiście faktycznie są tutaj rzeczy, które są bardzo drogie, ale też w tym momencie w Polsce jest bardzo drogo, więc chociażby, żeby korzystać z dentysty w Polsce, to trzeba po prostu pracować tutaj. No, już do takich paradoksów dochodzi. Tutaj natomiast na dentystę normalnych ludzi raczej też nie za bardzo stać i też wyjeżdżają gdzieś tam, gdzie indziej. No to jest rzędu kwota powiedzmy między, no nawet 1000 franków zrobienie takiego zęba, tak? No, u nas za 2000 się zrobi koronę, tak? No ale tutaj... A tutaj jakaś plomba po prostu tyle kosztuje, ale też słyszałam, że tak jest też w Norwegii. Natomiast tak jak mówię, tak, no jedzenie na pewno jest drogie. Bardzo drogie jest mięso, ryby, tego typu pożywienie. Tutaj jest wielokrotność. Ale znowu jest tańsza elektronika, więc, bo tutaj jest inny VAT, więc bardziej się opłaca w Szwajcarii kupować elektronikę. Tu też pamiętajmy, że Szwajcarzy pilnują na granicy, co się przewozi i to już wiemy, że potem jak kilo mięsa można i nie więcej, bo inaczej jest cło naliczane, albo do 4 kostek masła, no to już można się domyślić, że są to artykuły, które tutaj jednak gdzieś tam kosztują. Oczywiście też może to być niespodzianką dla wielu osób, że kosztuje parking. I praktycznie tutaj te miejsca parkingowe są bardzo cenione i po prostu no, koszty są takich miejsc. Potrafią kosztować no i tam można powiedzieć do 400 zł nawet albo więcej za miesiąc. Mieszkania oczywiście też są drogie. Można powiedzieć, że 1/4 albo 1/3 pensji no to jest mieszkanie, ale patrząc, że w Polsce cała pensja dla niektórych osób to jest mieszkanie, no to o czym rozmawiamy? I no, też można ja powiedzieć... Wejdę ci tylko, Agnieszka, w słowo. Ja pamiętam, że ja dwie rzeczy kombinowałem. Po pierwsze, za moich czasów jeden frank kosztował 3 zł. Jeśli coś w Polsce kosztowało 5 zł, to w Szwajcarii kosztowało 5 franków. Czyli Polska była 3 razy tańsza od Szwajcarii. Ja po prostu zarabiałem w Szwajcarii, a w Polsce robiłem zakupy. To była pierwsza z moich metod. A druga z moich metod, przykładowo, jak jeździłem do fryzjera, żeby się ostrzyc, to nigdy w Szwajcarii mnie taniej wyniosło, żeby z St. Gallen pojechać do Liechtensteinu, przykładowo tam się ostrzyc, albo do Austrii, po prostu w Austrii się ostrzyc i
fryzjer plus pociąg plus lody wyniosły mnie tyle, co fryzjer w Szwajcarii tak naprawdę, nie? No wiesz, ja to w ogóle tutaj nie chodzę do fryzjera, zresztą w Polsce też nie, bo to też było drogo. Zaraz mi ktoś tutaj skrytykuje fryzurę, ale może przy długich włosach jest prościej. Tak, usługi. Usługi są tutaj bardzo drogie, wszelakie usługi, ponieważ oni sobie tak jakby cenią swój czas. I w ogóle sobie wszystko cenią i tutaj bardzo często jest słyszane słowo wszystko kosztuje. Natomiast tak jak jeszcze poruszyłeś ten temat, tak, w tym momencie właśnie mówię, przez to, że ceny w Polsce poszły w górę, to powiedzmy, że niektóre rzeczy, które były kiedyś 4 razy droższe, tu są 2 razy droższe. Wiadomo, że też gdzieś tam można powiedzieć w tych markowych sklepach, czy w ogóle w sklepach ubrania są niby droższe, ale jak sobie porównuję nawet ciuchy w H&M-ie, czy w takim sklepie Szeroki, to dziewczyny będą wiedzieć, o co chodzi, niektórzy mają sikorę na ten sklep, to nawet taniej wychodzą niż w Polsce. Także, ale tak generalnie faktycznie... Czyli ogólnie kwestia drogości albo taniości jest kwestią w sumie no, relatywną. Druga sprawa. Mówi się, ale że... Ale drożej. No, tak. Mówi się, że Szwajcarze to są przyjaciele. No ja na przykład mieszkając w Szwajcarii przez ileś lat, do tego w zasadzie bym nawet nie powiedział, że są przyjaciele, dlatego że znam osoby, co 10 lat mieszkają w Szwajcarii i w sumie tak naprawdę Szwajcarzy mają ze 3 przyjaciół tak naprawdę. Szwajcarzy nie są osobami, które noszą serce na dłoni, nie są osobami wylewnymi, tak naprawdę o tym też mógłbym godzinę opowiadać, prawda? W moim przekonaniu Szwajcarzy są osobami bardziej, nazwijmy to, takimi no, sztucznymi. Oni bardziej wychodzą z założenia, że może są przyjaciele, jeśli Szwajcar ze Szwajcarem jest, to jest na pewno też inaczej odbierane, ale mniej są otwarci na to, żeby mieć znajomego przykładowo z innego państwa, bo oni tak z góry raczej lubią patrzeć. To jest takie moje przynajmniej doświadczenie, nie? No powiem Ci, że bardzo też ciekawy temat poruszyłeś, bo tutaj przede wszystkim to, na jakich my ludzi gdzieś tam trafiamy, ale jeżeli patrzymy jeszcze tutaj o nacjonalizm szwajcarski, to faktycznie mamy Szwajcarów Szwajcarów i tutaj jest pochodzenie, czyli tam ojciec, matka jest Szwajcarem, ileś tam pokoleń, mają tutaj majątek. Mamy też takich Szwajcarów, co przyjechali z Serbii i z tych wszystkich krajów byłej Jugosławii i po prostu dostali tutaj azyl, mają tutaj dzieci, tak powiedzmy przyjechali w tych czasach właśnie byłej Jugosławii, no i to też są Szwajcarzy. Ale to są Szwajcarzy na przykład wyznania muzułmańskiego, co też delikatnie mówiąc wiele zmienia, ale to jest też osobny temat. Mamy też innych właśnie Szwajcarów, którzy po prostu mają rodziców mieszanych. Oni są w ogóle też inaczej uznawani, czyli na przykład jedno z rodziców jest Szwajcarem, inny jest Włochem albo Francuzem lub też innej narodowości i oni też są gdzieś tam inaczej postrzegani, na pewno no, można powiedzieć troszeczkę gorzej niż od tych głównych. No ale jak przyjeżdża ktoś z zewnątrz, no to w ogóle pojęcie Szwajcarów na temat Polski bardzo często jest mylne. Oni no tak jakby trochę ten kraj nasz postrzegają tak inaczej. Ja na dzień dobry dostałam pytanie, czy my mamy restaurację i kawiarnię. I nic dziwnego, że gdzieś tam ktoś przyjeżdżając do Polski po raz pierwszy przywoził ze sobą jedzenie, bo myślał, że jest jak za czasów komuny, a trochę się jednak zmieniło. Ale tak jak mówię, nigdy nie generalizujmy. Ja natomiast mówię, że ja mam zawsze gdzieś tam szczęście do spotykania duszy, no tak mam powiedzieć duszy, osób, które gdzieś tam, no powiedzmy, znałam wcześniej, z innego czasu i tak jak mówię, człowiek człowiekowi nie jest równy i też znam, tak mogę powiedzieć, Szwajcarów, którzy okazali mi bardzo dużo życzliwości i tutaj była zupełnie gdzieś tam inna specyfika odbioru. Także tu jest też od skrajności w skrajność. Tutaj no, my nie możemy też generalizować, ale w jednej kwestii masz rację. Jest to faktycznie wbrew pozorom taki kraj ogólnie zamknięty. Oni też nie mają zwyczaju zapraszać do siebie do domów, tylko chociażby spotykają się w restauracjach albo w ogóle gdzieś na polu. Tak? U nich nie ma tego zwyczaju zapraszania tak jak u nas na obiad. Chociaż ja miałam tą przyjemność, że mnie parę osób zaprosiło i to było tak aż miłe. Tak? Trzecia rzecz. Jedziemy do Szwajcarii i Szwajcaria jest państwem, które ma 4 języki urzędowe, to jest raz, ale to jest akurat jeszcze najmniejsze miki, dlatego że de facto ten język niemiecki to praktycznie Hochdeutsch istnieje tylko w literaturze albo w gazetach, tak naprawdę nawet w telewizji bardzo często nie mówi się Hochdeutschem, tylko mówi się dialektem, zależy z jakiego kantonu ktoś jest.
No i taki dialekt na przykład za Pęcelernica nic praktycznie nie znaczy, jeśli się znajdziemy w kantonie Walis, które jest podzielone, prawda, bo tam jest totalnie inny dialekt, nie? No i teraz gro osób, które jedzie, to się zastanawia właśnie nad tą kwestią, dobra, jadę do Szwajcarii, mam się uczyć języka, ale kurna jakiego, nie? I to też wiele osób na przykład jakoś tak może nie zniechęca. Ja nie ukrywam, że jest to na swój sposób bardzo rozwojowe, jeśli ktoś będzie chciał się uczyć dalej języków innych, przykładowo, no ale też jest trochę takie cięższe dla pewnych osób, bo ja się też spotkałem z czymś takim, że nawet jak ktoś mnie rekrutował przykładowo do pracy, to ten rekruter patrzył, czy ja mówię w Hochdeutschu, czy ja mówię w Schwizertyczu, no nie? I to już było na swój sposób jakieś takie nieprzyjemne. No tak na marginesie powiem tylko jako ciekawostkę, że jedynym papieżem, który mówił płynnie w Schwizertyczu, czyli po szwajcarsku, w jakimś tam dialekcie szwajcarskim, to był papież Pius XII za czasów II wojny światowej, no nie? No ale tak, mi się wydaje, że no, to też jest jakiś taki kwestia troszkę cięższa do przeskoczenia, no nie? W sensie tych różnych języków tak naprawdę, nie? Bo o ile ktoś przyjdzie z kantonu francuskiego do niemieckiego, to ci z niemieckich kantonów bez problemu będą mu odpowiadać po francusku, ale o ile ja jeździłem do Lozanny przykładowo, no to mówiłem po niemiecku, oni mi odpowiadali po francusku, oni tam się nie pieścili z tym, nie? W sumie tak naprawdę, nie? Też może być... Druga sprawa, kolejny przykład, powód, dla których niektóre osoby mówią, że jest kwestia cięższa do zamieszkania w Szwajcarii, to jest trudny problem z integracją, dlatego że co z tego, że ja skończę Politechnikę w Polsce, jak mam papiery polskie? Oni bardzo kładą nacisk na to, że ktoś ma ich papiery. Jeszcze jak ktoś ma niemieckie papiery, no to jeszcze coś tam. Ale na przykład polski, chociaż poziom byłby wyższy, na przykład UJ-u, to dla nich to tak naprawdę nic nie znaczy. I niektóre osoby twierdziły, że jest problem przykładowo z tą integracją, no nie, tak naprawdę, jeśli chodzi o Szwajcarów. Tu ci od razu powiem tak, jeszcze co do języków, to faktycznie najlepiej, jeżeli ktoś przyjeżdża z dobrym Hochdeutschem, tak niezależnie, dobrym francuskim, to w tym momencie już ma te dwie rzeczy do przodu. No wiadomo to, co mówiłeś przy tej rekrutacji. Natomiast, no bo w kantonie francuskim znowu się nie dogadasz nawet po niemiecku, tylko po francusku i koniec. Przy całej tej granicy to jest problem, bo tam po francusku i koniec. Natomiast jak mówisz tutaj niestety o tym anerkennung, czyli uznawaniu naszych dyplomów, no to jest faktycznie bardzo przykre, bo nawet z Czech uznają pewne dyplomy, a Polska jest bardzo mocno dyskryminowana pod tym względem, a my naprawdę nie odbiegamy odbiegamy, bo można powiedzieć, że nasz program kształcenia w niektórych zakresach jest naprawdę o wiele wyższy. Ale to jest znowu kwestia finansowa. Tutaj chodzi po prostu o to, żeby pewne rzeczy zrobić u nich, żeby pieniądze zostały tutaj w kraju, o nic więcej. No tak, to jest też... I jeszcze jest jedna rzecz, nacjonalizm, tak? Wiadomo, że takiej pozycji, jaką by można, powiedzmy, osiągnąć tutaj w tych zawodach, jeżeli chodzi o stanowiska jakieś kierownicze, czy jakieś takie dobrze płatne, no to delikatnie mówiąc, no najlepiej, żeby to były dla Szwajcarów, a nie obcokrajowców. Więc tu jest też ten nacjonalizm, który też w jakimś tam sensie, no ja mam na przykład, wiesz, tutaj überqualifikiert, nie? Jestem przekwalifikowana. No jasne. I kolejna sprawa, na którą zwracają niektórzy uwagę, to jest trudne życie kobiet w Szwajcarii. To znaczy, o co mi chodzi pod tym pojęciem trudne życie kobiet w Szwajcarii? Po pierwsze, jedzie sobie małżeństwo, chłopak ma na przykład, nie wiem, wykształcenie techniczne i nie ma sprawy, on sobie pójdzie pracować na budowę czy gdzieś tam coś robić pod względem technicznym. Natomiast kobieta z natury rzeczy ma wykształcenie jakieś tam ogólnokształcące. Te dokumenty polskie dodatkowo nie są za zbytnio tam honorowane, a jeszcze jak ona ma połączyć pracę na 100%, bo oni tam zawsze mają tą kwestię, ja pracuję na 80%, ja pracuję na 40%, oni mają takie delikatnie powiem schizę na tym punkcie, no to jeśli ona ma jeszcze tą pracę na 100%, czyli etatu połączyć z posiadaniem dzieci, to tak naprawdę i wychowywaniem tych dzieci, to tak naprawdę wymaga niebywałej ekwilibrystyki i ponadto dodatkowo dużych nakładów finansowych, bo przedszkola czy żłobki są na terenie Szwajcarii bardzo drogie i delikatnie mówiąc mało dostępne. Niania jest jeszcze mniej dostępna, nazwijmy to. Szkoły dodatkowo proponują tą przerwę obiadową, która mnie wkurzała do granic możliwości, bo tak. Tam się pracuje, chodzi do szkoły doszło chyba do 11 i tam 2 godziny wolnego są, a potem dzieciaki wychodzą z tej szkoły, skończą się zajęcia, oni jeszcze odrabiają pracę domową i dopiero gdzieś tam na, nie wiem, 18 są w domu przykładowo.
Więc jest to, no, bo ta przerwa obiadowa jest od 11.45 w sumie do 13, prawda? No i pod tym względem te dzieciaki praktycznie nie są w domu, więc wychowywanie dzieci tutaj też jest cięższą sprawą, nie? Zdecydowanie i myślę, że bardziej kosztowną. Zresztą te kobiety, co właśnie, znaczy tu jest przynajmniej tak mniej więcej założone, że jeżeli mężczyzna pracuje, to tak jak u nas było powiedzmy w tej przedwojennej Polsce, że powinien utrzymać też swoją żonę. No i w jakimś sensie można powiedzieć, że tak jest. Tutaj w ogóle kobiety w większości nie pracują. Zresztą weź pod uwagę jeszcze, kiedy to kobiety w ogóle otrzymały prawa wyborcze, jak późno, to był jeden z ostatnich krajów. Notabene w Szwajcarii też spalono ostatnią czarownicę, jako w ostatnim kraju, można powiedzieć, w Europie dość późno. Ale ja mówię, to jest bardzo, bardzo specyficzny kraj. I faktycznie no, są to bardzo duże utrudnienia, ale nie zakładają, że po prostu wtedy, jak taka kobieta nie pracuje, to tak zwane połowę BVG, czyli skład emerytalnych, jest tak jakby od jej męża dla niej, tak można powiedzieć. Natomiast i tak obligatoryjnie musi mieć kasę chorych wykupioną i czy ona pracuje, czy nie pracuje. No tylko tu chodzi już o te same składki, więc powiedzmy to jest jakieś tam zabezpieczenie. Poza tym to jest to, że Szwajcarom też się nie opłaca w ogóle żenić, bo potem jak jest taki rozwód, no to wiadomo, że ta kobieta... No tak. No tu się zaczyna znowu kwestia alimentów, więc jakby to są wady i zalety, ale faktycznie no pod tym względem no nie jest to kraj przyjazny ani do kariery, dla kariery kobiet, szczególnie z Polski, bo tu się też znowu zaczyna, jak ona przyjedzie, no to żeby poszła do szkoły, czyli do szkoły najpierw, nauczyć się sprzątać, bo oni nie wiedzą, że ktoś w Polsce może wiedzieć, że się nie używa tej samej szmaty do podłogi, co się używają do stołu, bo no niektóre, no albo na przykład nie wiedzą, że też my umiemy nakrywać poprawnie do stołu. No to mówię, to troszeczkę są takie inne przygotowanie z domu też, bym tak powiedziała. No, nasze polskie kobiety są jak po studiach. To są pewne rzeczy, które wynosi się z domu, a tutaj tak jak ty powiedziałaś o tym, że nie opłaca się żenić, to ja powiem taki przykład, że ja mam wrażenie, że w Szwajcarii bardzo często istnieją małżeństwa czasowe. Na przykład Szwajcar sobie bierze, ściąga po pierwsze, dajmy na to jakąś dziewczynę z Filipin czy z Kenii. Dlatego, że prosty przykład, on daje 1000 franków i ma sprzątaczkę, kucharkę i usługi seksualne, tak? I taniej go to wynosi ekonomicznie niż zatrudnianie tych 3 kobiet u siebie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, ja na przykład sam byłem świadkiem takiego czegoś, jak jedna Polka, która miała szwajcarskie obywatelstwo, ułatwiła wiecznie żony dla swojego syna. Ten syn w tym czasie przebywał w więzieniu. Także zasada była bardzo prosta, że przyjeżdżała jakaś dziewczyna, żeniła się z tym gościem, który był w więzieniu, żeby było śmieszniej, ona miała obiecane, że po 5 latach będzie miała obywatelstwo, guzik z pętelką, bo tamten się po 4 latach rozwodził zawsze, no nie, ale ta Polka w zamian miała zapieprzać przez te 4 dni na przykład i pracować u tej matki, no nie. Także no to też jest taki przykład, że ja bardzo często to widziałem właśnie, że gdzieś tam Polki się łapią, że pojedzie do Szwajcara, Szwajcar będzie bogaty, one się bogato ustawią. A prawda jest ogólnie taka, że Szwajcarzy też głupi pod tym względem nie są. Oni też dobrze wiedzą, jak wykiwać tych załóżmy obcokrajowców, no nie, jeśli chodzi o ten przykład. Są niektórzy tacy, którzy już mają którąś dziewczynę, że tak powiem, z Polski czy skądś tam. On sobie ją faktycznie zabierze na jakąś drogą wycieczkę, ona się cieszy. No, no. Co mogę dodać więcej, nie? Nie. Ja te tematy też widziałem, bo też tam w jakiejś organizacji jednej czy drugiej w Szwajcarii pracowałem i jeszcze na przykład jak gość sprowadzał sobie dziewczynę z Kenii, to sytuacja była taka, że wszyscy byli zadowoleni, bo on płacił ojcu ileś tam, temu w Kenii i teraz tak, dziewczyna mówi, a po co ja mam gdzieś iść, jak tutaj mam wszystko. Ojciec mówi, ja mam jeszcze 10 córek, to za sprzedaż jednej córki, nazwijmy to w cudzysłowie, bo on tam jakąś lobolę płacił na przykład, więc za sprzedaż jednej z córek mam utrzymanie na cały rok i tak dalej, no nie. No wszyscy byli tak naprawdę zadowoleni, nie było kogo ścigać ani nic, no nie. Szczerze mówiąc. Dobra, dzięki ogromne za takie wprowadzenie. Myślę, że każdy sobie sam weźmie i jakoś zrobi odpowiedź na to pytanie, czy warto się przeprowadzać do Szwajcarii, czy nie warto się przeprowadzać do Szwajcarii. Tak naprawdę z czym się to wiąże. Ja nie chciałem, żebyśmy w tym akurat filmie poruszali kwestii albo najeżdżali, albo chwalili jakoś, tylko każdy z nas po prostu wyraził swoją opinię na temat właśnie Szwajcarii.
Ja tylko chciałam tylko jeszcze taką rzecz dodać na koniec, o której myśmy w sumie nie wspomnieli, bo tak jak my mamy ten obraz Szwajcarii w Polsce, że to są tylko góry i piękne widoki, to tak nie jest do końca, bo tutaj też Szwajcaria ma różne te swoje części. I na pewno dla tych osób, które no, mają jakąś dobrą, intratną pracę i mieszkają w Zurichu, no to faktycznie mogą sobie jeździć na tą deskę czy na narty. No, najczęściej są to zawody informatycy i tak dalej. No, te, które właśnie są powiązane mocno z finansami. Natomiast taki przeciętny Polak, który tutaj mieszka i ma przeciętny zawód, no to, to nie ma takiego szału, jak się niektórym wydaje. To jest po prostu też jakby jakiś tam rodzaj przeżycia z dnia na dzień i jego też nie będzie stać tutaj na te atrakcje szwajcarskie, tak można powiedzieć. Czasem nawet i na benzynę, żeby gdzieś dalej pojechać. Także no, to jest też taka zupełnie inna strona tego wszystkiego. Oczywiście, ale też czasami trzeba po prostu zobaczyć coś, żeby się przekonać i żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto, czy nie warto. Serdecznie pozdrawiamy, zachęcamy do oglądania kanału i trzymajcie się wszyscy. Bardzo dziękuję. Za rozmowę.